Witam Was serdecznie w drugim odcinku feryjnego warsztatu gitarowego. Dzisiaj opowiem Wam, tak jak obiecałem, o gitarach elektrycznych. Dlaczego powstały gitary elektryczne? Jak to się mówi, wezmę może pierwszą. Potrzeba jest matką wynalazków, kochani, ponieważ gitarzyści też chcieli grać w zespołach muzycznych w latach 20., 30. ubiegłego stulecia i przychodzili z gitarami na próby. Jednakże gitara w porównaniu z perkusją, trąbką, fortepianem brzmiała tak cicho, że nie była w ogóle słyszalna. Więc w związku z tym gitarzysta w zespole mógł grać albo też nie grać. Wychodziło na to samo, prawda? W związku z tym prowadzono pracę i szukano pomysłów, w jaki sposób nagłośnić tą gitarę. Oczywiście można mikrofonem, ale to rozwiązanie nie sprawdzało się zbyt dobrze, ponieważ mikrofony ówczesne nie były tak precyzyjne jak obecne i łapały wszystkie dźwięki z otoczenia. Gitara nie brzmiała dobrze. W związku z tym pracowano i wymyślono gitarę elektryczną. Początkowo do zwykłych gitar akustycznych montowano przetwornik elektromagnetyczny. Przetwornik taki powstał równolegle w kilku amerykańskich pracowniach jednocześnie. Tak się uważa. Jednakże najczęściej wymienianym nazwiskiem twórcy gitary elektrycznej, przetwornika, jest pan Rickenbacker. Firma powinna być znana, ponieważ gitary późniejsze marki Rickenbacker spopularyzowali na przykład Beatlesi. The Beatles, zespół bardzo znany, więc jeżeli pokazywał się z takimi gitarami, też inni chcieli na niej grać. Ale w tym czasie pan Rickenbacker był pracownikiem manufaktury produkującej mandoliny i również gitary, która nazywała się Gibson, bardzo znana firma. Jak zbudowany jest taki przetwornik? Tu popatrzmy na ten przetwornik umieszczony przy mostku mojej gitary. Są to magnesy umieszczone, rdzenie magnesów umieszczone pod każdą ze strun i wokół nich owinięte jest kilka tysięcy zwojów drutu miedzianego. Struna drga, magnes drga, tego nie widzimy, ale on też drga. W związku z tym indukuje się prąd i następnie poprzez potencjometry głośności, tonu i inne urządzenia w gitarach przekazywany jest przez kabel. Tu wkładamy kabel do gniazdka, do wzmacniacza dowolnego i możemy już grać dowolnie głośno. W pierwszych gitarach przetworniki montowane były po prostu do gitar istniejących. Rodziło to pewne problemy, ponieważ pudło rezonansowe okazywało się zbędne, powodowało sprzężenia i pomyślano, że można by pudło w ogóle odrzucić. Zamiast pudła montujemy lity korpus drewniany i okazało się, że taka gitara też gra. Tutaj mam gitarę, jedną z pierwszych seryjnie produkowanych, które spowodowało wielką popularność tego instrumentu. Nazywa się Fender Telecaster. Oczywiście nie jest to gitara z lat 50., bo instrumenty z tego okresu osiągają ceny kilkudziesięciu tysięcy dolarów i posiadają je na ogół kolekcjonerzy bądź inni bogaci bardzo ludzie, aczkolwiek w rękach muzyków tych topowych też można takie instrumenty znaleźć. Bo wiadomo, dobry instrument, im starszy, tym lepszy, prawda? Popatrzmy się na budowę gitary elektrycznej Fender. Pierwotnie nazywała się Broadcaster, jednakże ta nazwa była już zastrzeżona przez jeden z modeli perkusji Perla. Wytoczono proces, firma zmieniła Fender, Leo Fender zmienił nazwę na Nocaster, jednakże negacja zawarta w tej nazwie nie była dobrze przyjmowana, więc jako, że telewizja pokazywała chętnie gitary elektryczne, stąd nazwa Telecaster. Bardzo prosta gitara ludowa, nie mamy tu żadnych ozdób, wcięć. Gryf montowany jest wkrętami do korpusu. Gryf gitary elektrycznej na ogół jest dużo dłuższy niż gitary klasycznej bądź akustycznej. Aż do 24 progów, tutaj mamy 22 progi w tej gitarze. Popatrzmy się na budowę, główka gitary. Tutaj klucze umieszczone są z jednej strony. Gryf zrobiony z klonu. A cały korpus tej gitary wykonany jest z olchy. Zdarza się też jesion. Nie mamy tutaj podstrunnicy. Jest to po prostu jeden kawałek klonu. O gryfach gitar elektrycznych opowiem w następnym odcinku, ponieważ jest to
temat na tyle interesujący i ważny, ponieważ gryf odpowiada za, mówi się, 75% brzmienia gitary elektrycznej i z nim mamy kontakt, na nim gramy. Dotykamy palcami strun, przyciskamy struny do gryfu. Więc o gryfach następny odcinek. To jest gitara Fender Telecaster, produkowana w najróżniejszych odmianach, ale praktycznie kształt jest tak rozpoznawalny i nie zmienił się on do dziś. Równolegle pracę nad gitarą elektryczną prowadził pan Les Paul, bardzo znany gitarzysta i konstruktor, wynalazca. Przepraszam bardzo, sięgnę po gitarę typu Les Paul. To jest reedycja gitary Les Paul z lat 50. Jest to Les Paul Special, zubożona wersja tej gitary. W 50. latach Les Pauli wyprodukowano tylko około 2000 sztuk, wszystkie były produkowane ręcznie. To jest gitara akurat firmy Epiphone, Inspired by Gibson. Popatrzmy na zupełnie inny kształt tej gitary. W Les Paulach mamy bogactwo kolorów, bardziej rozbudowany mostek. Tu mamy mostek typu wrap round, jednoczęściowy, nieregulowany praktycznie, w niewielkim zakresie. O tym też będę jeszcze mówił. Dwa przetworniki typu P90 w tej gitarze są, w innych Les Paulach obecnie są montowane humbuckery, czyli przetworniki o jakby złożone z takich dwóch pojedynczych przetworników, które widzieliśmy w poprzedniej gitarze. Mamy gryf z podstrunnicą, tym razem z ciemnego drewna. Na podstrunnicach na ogół mamy heban, palisander, róże, tutaj akurat jest jakiś figowiec. Ta gitara zrobiła niesamowitą karierę. Te dwa modele zrewolucjonizowały brzmienie gitar i w ogóle podejście do muzyki rozrywkowej w historii. Popatrzmy na główkę tej gitary. Tu klucze mamy w układzie 3 plus 3. Dość ciężkie gitary. Popatrzmy się, jako że firmy konkurowały ze sobą, firma Fender również chciała wypuścić bardziej luksusową gitarę niż Telecaster. I mamy tu kolejny model Fendera, gitarę typu Stratocaster. Mamy trzy pojedyncze przetworniki, ruchomy mostek. Kształt jest znakomicie dobrany do ciała. Widzimy profile. O, proszę bardzo. Proszę zobaczyć, tutaj też jest ukośnie. O ile Telecaster był w zasadzie wycięty z deski i obrobiony, to tutaj mamy dość precyzyjną pracę. Palisander mamy na podstrunnicy. Takie gitary spotykamy bardzo często. Jak te gitary brzmią, to posłuchamy w jednym z następnych odcinków i czym się różnią brzmienia tych gitar. To jest gitara Stratocaster. Bardzo wygodna. Mostek ruchomy. A właśnie, ruchomy mostek. Posłuchajmy. Mamy tutaj ramię tremolo, zwane popularnie wajchą. Czyli typ gitary Stratocaster i wszystkie późniejsze odmiany, superstraty najróżniejsze, które oglądamy, wywodzą się jakby z tego typu instrumentu. Inne mostki typu Floyd Rose. Kolejnym typem gitary, który można rozważyć przy zakupie, są gitary, które mają pudło rezonansowe. Są to gitary typu semi-hollow body, bardzo popularne. Tutaj mamy Ibaneza z roku 81, który jest w zasadzie kopią gitary Gibson S-335. Po czym możemy poznać, że jest to gitara semi-hollow body. Pudła mogą mieć różny kształt. Tu jest klasyczny właśnie kształt typu 335. Mamy otwory rezonansowe typu F, tak jak w skrzypcach. Gitara jest dość pusta w środku. Nie jest z litego kawałka drewna, wykonana jest ze sklejki klonowej, odpowiednio giętej i profilowanej. Tego typu gitary też są bardzo popularne. Że wspomnę tylko BB Kinga na przykład. Mostek typu Tune-O-Matic, jest to mostek stały, zaczep strun jest tu. A dlaczego jest zaczep tutaj? Otóż i mostek. Otóż dlatego jest to możliwe, że w środku tej gitary znajduje się blok centralny.
czyli lity kawałek, w tym wypadku mahoniu, co też ma znaczenie dla brzmienia. Pudło tutaj nie ma za zadanie wzmacniać gitary, bo ta gitara nie służy do grania w ten sposób, przy ognisku na przykład, tylko dźwięk tej gitary jest nieco bardziej pełny, ma więcej powietrza. Gitary służą do bluesa, do jazzu, także do rocka, ale nie do tego ciężkiego. Tego typu gitary mają bardzo dobrze dostępne wyższe pozycje gryfu. Zauważcie, że ja tu bez problemu mogę dosięgnąć do najwyższych gryfów. Przeważnie dwa przetworniki typu humbucker. Cała rodzina gitar typu semi-hollowbody. I wreszcie kolejny typ gitary elektrycznej. Są to gitary typu hollowbody. Hollowbody, puste ciało po prostu. Jakby tłumacz Google to przetłumaczył. Czyli gitara o sporym, większym lub mniejszym pudle rezonansowym. W środku zupełnie pusta. Mamy tutaj też F-ki, czyli otwory. Gitara brzmi głośniej z samego, bez podłączenia do wzmacniacza. Można by ryzykować na niej granie akustyczne, ale ona nie do tego służy. Otóż do czego służą takie gitary? Służą do grania jazzu przede wszystkim, ale także bluesa oraz rockabilly, czyli piosenek w stylu lat 50. Takie gitary na scenach często spotykano popowych wtedy. Po czym możemy poznać taką gitarę? Na ogół pudło jest większe, ale nie zawsze. Natomiast popatrzmy na mostek. Nie jest przymocowany na stałe, tylko opiera się o płytę przednią. A zaczep strun zamontowany jest tutaj. Nie tak w gitarach semi-hollowbody. Nie ma tu bloku centralnego, nie ma do czego przykręcić po prostu tych elementów. Często w gitarach mamy taką płytkę ułatwiającą granie z podparcia i chroniącą pudło przed mocnym atakiem kostki. To były takie najważniejsze typy gitar elektrycznych, jakie możemy spotkać. Odmian jest bardzo wiele. Generalnie gitary typu solid body, czyli bez pudła rezonansowego, z humbuckerami, służą bardziej do grania rocka i cięższej muzyki. Mamy tutaj do czynienia wtedy z przetwornikami aktywnymi często, czyli zasilanymi jakąś baterią w środku, żeby sygnał był większy, czyli mówiąc potocznie, do grania na tak zwanym przesterze. Gitary z singlami raczej służą do brzmień czystych, lekko chropawych, bluesowych, crunchowych. Są jaśniejsze, różnią się brzmieniowo. No o tym może w jednym z następnych odcinków. A teraz już zapraszam Was na kolejne spotkanie, trzecie, które będzie poświęcone jednemu elementowi gitary elektrycznej tylko. Będzie poświęcone gryfowi gitary elektrycznej. Na co zwrócić uwagę? Dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia.